Adam Mickiewicz, pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 w 12 księgach wierszem. Autorstwa Adama Mickiewicza. Czas akcji to 5 dni, bądź 6 w roku 1811 i 1 dzień w roku 1812. Czas fabularny to od roku 1791 do około 1812. Miejscem akcji jest Litwa, Soplicowo, częściowo Dobrzyn. Rodzaj literacki to epika, gatunek literacki to epopeja. Czas i miejsce powstania to Paryż 1832 roku, 1834 roku. Pierwsze wydanie miało miejsce w Paryżu w roku 1834. I teraz przyjrzymy się tytułowi. Tytuł jest bardzo rozbudowany. Na samym początku warto przyjrzeć się znaczeniu tytułu, ponieważ Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, sam początek tytułu, czyli Pan Tadeusz, jest tytułem utworu, ale także imieniem głównego bohatera. Podtytuł utworu, czyli ostatni zajazd na Litwie. Ostatni mówi nam o tym, że coś się kończy po prostu. A co się kończy? Przemijają tradycje szlacheckie. Szlachta odchodzi w niebyt, kończy się ta warstwa społeczna. Ostatni zajazd na Litwie to również Litwa, czyli miejsce akcji. I od razu dodam tutaj, że zajazd to nie jest żaden bar, żadna restauracja, żadna oberża. Zajazd, moi drodzy, w czasach staropolskich był takim zbrojnym egzekwowaniem postanowień sądu. Czyli dochodzenie swoich spraw poprzez szlachtę za pomocą ataku, zbrojnego ataku, oddziału zbrojnego zwołanego przez na przykład pospolite ruszenie, grupy popierającej szlachcica. Czasem zdarzały się takie zajazdy, które były samosądami, na przykład odbierano jakieś dobra bez wyroku sądu. Tytuł utworu wziął się stąd, że pierwotnie Pan Tadeusz miał być czymś w rodzaju zwykłej takiej sielanki o wsi, o tych terenach. Natomiast później rozrósł się. Na początku miała być to taka opowieść o perypetiach zakochanego w Zosi Tadeusza. Jednak w miarę pisania utwór rozrastał się i nabierał nowych kształtów. Mickiewicz prowadził wątek polityczny, wątek historyczny, natomiast główną osią akcji uczynił dzieje księdza Robaka. Tytuł stał się już potem nieadekwatny do końcowego kształtu dzieła, mimo to autor nie zmienił go, lecz postanowił pozostawić w pierwotnej wersji. Dalszy podtytuł to Historia szlachecka. Historia szlachecka, ponieważ dotyczy grupy szlachty, grupy ludzi, którzy byli bohaterem zbiorowym w Panu Tadeuszu w 12 księgach wierszem. Pan Tadeusz składa się z 12 ksiąg, inwokacji oraz epilogu, czyli końcowego fragmentu dzieła. No i oczywiście napisany został w roku 1834. Zwróćmy uwagę, że pierwotnie miał się składać z 4 ksiąg i nawiązywać do miłości Tadeusza i Zosi. W miarę pisania zaczął poruszać coraz więcej spraw narodowo-wyzwoleńczych, na przykład upadek powstania listopadowego lub narodowo-wyzwoleńcze nadzieje Polaków związane z postacią Napoleona Bonaparte, który, jak wiecie, w tamtych czasach przez Litwę, Polskę szedł na Rosję i Polacy mieli wielką nadzieję, że Napoleon Bonaparte zwróci nam wolność, że pokona Rosjan i dzięki temu będziemy mogli być wolni. Pan Tadeusz, moi drodzy, miał być odskocznią od tragicznych wydarzeń i ukojeniem dla pogrążonych w rozpaczy i kłótniach Polaków. Sytuacja polityczna w Europie nie pozwalała na marzenia o odzyskaniu niepodległości, o czym Adam Mickiewicz wspomina w epilogu. W epilogu, czyli w końcowym fragmencie dzieła. I teraz sobie taki epilog przybliżymy. Epilog jest to finałowa część utworu epickiego lub dramatu.
której zazwyczaj zawarte są informacje o dalszych losach postaci. W dramacie jest często wypowiedzią skierowaną do publiczności. Zawiera wyjaśnienie zdarzeń, przesłanie autora. Natomiast w Panu Tadeuszu w epilogu Mickiewicz odwołuje się do czasów filmów współczesnych, opisuje tutaj okoliczności i wyjaśnia cel napisania utworu. I teraz się przyjrzymy temu celowi napisania utworu. W epilogu są następujące słowa. O tem, że dumać na paryskim bruku, gdy ich co chwila nowina przeraża, bijąca z Polski jak dzwon z cmentarza. Gdy w niebie nawet nadziei nie widzą. Nie dziw, że ludzi świat sobie ohydzą, że utraciwszy rozum w mękach długich, pływają na siebie i żrą jedni drugich. Mickiewicz chce tutaj powiedzieć, że miejscem powstania epilogu jest Paryż, natomiast nowina przeraża i pływają na siebie i żrą jedni drugich. Chodzi o to, że z Polski dochodzą coraz tragiczniejsze wieści. A wśród polskiej emigracji w Paryżu panowały różnego rodzaju kłótnie i niesnaski. Czyli można powiedzieć, że szlachta w tamtych terenach żyjąca, być może dostarcza informacji, sytuacja polityczna dostarcza informacji o tym, co się dzieje na tamtych terenach i ludzie na emigracji szaleją, cierpią z tego powodu, że nie mogą być na tych ziemiach, nie mogą pomóc. Co się dalej dzieje? Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie z kilku przyjaciół usiadł przy kominie, drzwi od Europy zamykał hałasów, wyrwał się z myślą ku szczęśliwym czasom i dumał. Myślał o swojej krainie. Czyli można powiedzieć, że przyjaciele w tym epilogu zbierali się, sprzymierzeńcy, i przymyślili się myślą w czasy krainy dobrej, w czasy krainy pełnej radości. I to im pozwalało zapomnieć, że w Polsce dzieje się bardzo źle. I teraz jest tutaj apostrofa w epilogu. O Matko Polsko, tyś tak świeżo w grobie złożona. Nie mam sił mówić o Tobie. Tutaj od razu widzimy nieustający żal z powodu zaborów, z powodu tego, że Polska została tak metaforycznie złożona szybko w grobie. Została pogrzebana na 123 lata. I mówi dalej Mickiewicz w epilogu. Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i całej przyszłości, jedna już tylko jest kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka, kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie. Tutaj Mickiewicz mówi o świecie nieproszonych gości. Moi drodzy, na emigracji Mickiewicz wcale niedobrze się czuł w Paryżu. Kolejna rzecz to dzięki temu, albo poprzez to nieszczęście, że źle się czuł w Paryżu, ciągle wspomnienia jego przynosiły mu ukojenie, ponieważ przenosił się do swojej Litwy, ojczyzny i idealizował miejsca i zdarzenia przywoływał pełne z przeszłości, które były dla niego odskocznią i rajem i tylko to, można powiedzieć, tamte czasy pomagało mu nie zwariować. I teraz mówi dalej w epilogu. Jakże tam wszystko do nas należało, jak pomnim wszystko, co nas otaczało i przyjaciele wtedy pomogli rozmowie i do piosnki rzucali mnie słowo za słowem, jak bajeczne żurawie. Każdy ptak chłopcu jedno pióro zrzucił, on zrobił skrzydła i do swoich wrócił. I tutaj w epilogu zawarte są wspomnienia wielu osób. Utwór pozwala się przenieść w czasy i miejsca szczęśliwe, w takie, w których naprawdę można było myśleć o Polsce jako o kraju normalnym, o Litwie spokojnym, gdzie nie działo się nic złego. Odwrócić tam to myślenie od czasów, co się dzieje teraz. Pamiętajcie, że tęsknota za ojczyzną, żal, to nostalgia. To jest bardzo ważne pojęcie. Zwróćmy teraz uwagę, że kraj rodzinny, ziemia przodków, ojczyste strony, kraj, w którym się człowiek rodzi, skąd pochodzi, nagle jego ziemia rodzinna przestaje nią być.
Nie możesz służyć ojczyźnie, nie możesz jej bronić, nie możesz przelewać krwi za ojczyznę, nie możesz w jej obronie walczyć. Musisz po prostu z niej uciekać. I Adam Mickiewicz, przebywając na emigracji, tęsknił za ojczyzną. Ten fakt przyczynił się do powstania pana Tadeusza. Był to taki swoisty powrót do kraju z lat dziecięcych poety. W epilogu właśnie, moi drodzy, Mickiewicz wyraża opinię, że Polska powinna się znowu odrodzić. Ma na to nadzieję, że przybierze ona swoje dawne kształty. Pisał też, że jest to kraina dzieciństwa, że może być czysta jak pierwsza miłość, pierwsze kochanie. Ukazywał świetność Soplicowa jako takiej małej ojczyzny. Chciał podtrzymać emigrantów na duchu i pokazać, że Polska ma szansę odrodzić się i ponownie zaistnieć na mapie świata, bo teraz jej nie ma. Uświadomił też, że Polska jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy, tak jak mówią słowa hymnu. I parokrotnie to w powieści zaznaczył. I teraz możemy już przejść do inwokacji. Inwokacji, czyli takiej apostrofy, która jest takim wstępem do dzieła, wprowadzeniem do dzieła. Inwokacja jest zwrotem do ojczyzny i zwrotem do Matki Boskiej. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono, tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panińskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, a na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Nadawcą jest człowiek przebywający na obczyźnie, tęskniący za rodzinnymi stronami. W myśleniu o ojczyźnie znajduje ukojenie. Ojczyzna porównana jest do zdrowia. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Jest tutaj aluzja do fraszki Jana Kochanowskiego na zdrowie. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie. Poeta użył takiego określenia, porównując ojczyznę do zdrowia, aby podkreślić, że aby coś docenić, trzeba to wcześniej utracić. I tutaj jest odwołanie Mickiewicza do jego wątku autobiograficznego, bo jak pamiętacie, Adam Mickiewicz, gdy był małym chłopcem, wypadł z okna i stracił zdrowie. Matka jego ofiarowała go pod opiekę, jego zdrowie pod opiekę Matki Bożej. I Adam Mickiewicz podziękował za to w inwokacji. Powiedział: ofiarowany, martwą podniosłem powiekę. Do kogo kieruje swoje podziękowania, prośby i wyznania? Kieruje do ojczyzny i do Litwy. Kieruje do Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Nowogródzkiej. Czyli adresatem jego wyznania jest ojczyzna, Litwa, ale też Matka Boska. Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża Nowogródzka. I teraz zwróćmy sobie uwagę, o czym on mówi w tej inwokacji. Inwokacji mówi do nas tęskniący za ojczyzną Mickiewicz. Inwokacja jest wstępem całego pana Tadeusza do Księgi Pierwszej, do gospodarstwa, do całej epopei, która się wywodzi ze starożytności. Pamiętajcie, że każda
epopeja rozpoczynała się inwokacją, czyli takim ważnym wstępem, odniesieniem się. I w przypadku pana Tadeusza tak właśnie jest. Ważny moment dla Polaków, przełomowy dla danego narodu i społeczności. Tym momentem przełomowym ma być przemarsz wojsk napoleońskich kierujących się w stronę Rosji, rok 1812, kiedy to Napoleon miał prawo wierzyć, że po licznych wygranych bitwach w Europie pokona Moskali. Ważne też, że Napoleon obiecał Polakom, że po pokonaniu naszego największego wroga zwróci nam wolność. Polacy idąc na wojnę wierzyli, że jest to dla nich ważny i przełomowy moment odzyskania niepodległości. Każdy epos, epopeja, moi drodzy, zaczynał się inwokacją do bóstw, do mus, a w przypadku Mickiewicza inwokacja ta, czyli bezpośredni zwrot, następuje w kierunku ukochanej Litwy, ojczyzny, do której Mickiewiczowi nigdy po opuszczeniu nie było dane już wrócić. W każdym eposie pojawia się retardacja. Co to jest retardacja? Retardacja, czyli celowe spowolnienie akcji przez szczegółowe opisy. Opisy przyrody, opisy serwisów, zastawy. Opisy, które dają nam wielką wiedzę na temat zwyczajów szlacheckich z tamtego okresu. Na przykład szczegółowy opis zastawy stołowej, opis wnoszonych na ucztę potraw, opis parzenia i celebracji podawania kawy oraz specjalnie do tego wyznaczoną kobietę, kawiarkę, która była na dworze szlacheckim, która rano musiała wstać, przynieść śmietanę od chłopów i parzyła kawę w kolorze bursztynu o konsystencji miodowej, pyszną, tak jak było to powiedziane w Panu Tadeuszu. W eposie występują szerokie porównania. Porównania homeryckie, czyli szersze porównania niż takie porównania na przykład jak szybki niczym wiatr, albo szybki jak wiatr, albo głodny jak wilk. Porównania homeryckie są bardziej rozbudowane i bardziej opisowe. Kolejny dowód na to, że jest to epopeja, to występuje plastyczna jakość opisów przyrody. Moi drodzy, Soplicowo ukazane zostaje jako polska Arkadia. Arkadia to kraina nawiązująca do czasów mitologicznych, starożytnych. To miejsce, w którym wszyscy czują się dobrze, są szczęśliwi, gdzie nie dzieje się nic złego. I taki opis przyrody w Panu Tadeuszu buduje przekonanie, że Soplicowo to taki ziemski Eden. Mieszkańcy i goście Soplicowo obdarzają się szacunkiem, życzliwością. Panują tu zasady etykiety. Zawsze starsi są pierwsi przed młodszymi. Pierwsze miejsce przy stole. Strażnikiem obyczaju jest sędzia. Ten świat jest wolny bez wad, jest celowo wyidealizowany przez Adama Mickiewicza, ponieważ on tęskni za ojczyzną, idealizuje go bardzo. Pokazuje też świat szlachecki, który nie jest wolny od wad, ale jednak bliski sercu Polaka. Świat, który odchodzi już w zapomnienie, moi drodzy. W epopei często pojawia się przymiotnik ostatni. Świat, za którym ludzie będą tęsknić. I Mickiewicz miał rację, bo nadal lubimy wracać do kuchni, do obrzędów staropolskich, do obyczajów, do gościnności. Utwór, moi drodzy, nazywany jest epopeją narodową, ponieważ porusza ważne dla narodu polskiego problemy, tak jak upadek powstania listopadowego, dążenie do niepodległości kraju. Powstał on ku pokrzepieniu serc Polaków, ku wierze, że nie wszystko stracone, że kiedyś się podniesiemy, że będzie lepiej, że odzyskamy wolność, że mamy nadzieję. Dowodem na to, że jest to epopeja narodowa, jest to, że Pan Tadeusz został napisany 13-zgłoskowcem. Są tutaj rozbudowane opisy, czyli retardacje, obecność trzecioosobowego i wszechwiedzącego narratora, liczne apostrofy, czyli bezpośrednie zwroty. Nawiązania są do mitologii greckiej, na przykład hrabia widzi w Zosi nimfę. Epopei, ponieważ jest to ważne dla narodu wydarzenie, jest również obecna bitwa. Bitwa jako najważniejsze wydarzenie w Panu Tadeuszu, moi drodzy. Najpierw zajazd Dobrzyńskich na Soplicowo, a potem wojna szlachty polskiej z żołnierzami rosyjskimi. Kolejny dowód na to, że jest to epopeja, jest obecność nadprzyrodzonej siły, która działa nad bohaterami. Pamiętajcie, że po bitwie
szlachty z Rosjanami, nad Soplicowem, nad tymi terenami, zrywa się wielka burza. Po co ta burza się zerwała? Po co Mickiewicz burzę zrobił w Panu Tadeuszu? Ponieważ woda podczas burzy niszczy mosty i nie można się wydostać z Soplicowa, co pomaga w różnego rodzaju pertraktacjach i zachowaniu tajemnicy. Dowodem na to, że jest to epopeja, jest również to, przede wszystkim to, że ukazuje naród polski na tle przełomowych wydarzeń historycznych z roku 1811, oczekiwany wybuch wojny z Rosją, a rok 1812 to wkroczenie wojsk Napoleona do Moskwy. Francji wspierają polscy żołnierze. W utworze nie ma mowy o przegraniu Napoleona, ponieważ najważniejsze jest pokazanie dochodzenia Polski do niepodległości. Poza narratorem, moi drodzy wszechwiedzący, mamy dwukrotną obecność liryki osobistej, czyli wyznania samego autora. Mamy ją w inwokacji, mamy ją w epilogu, lirykę osobistą. Litwo, ojczyzno moja. Kto to mówi? No liryka osobista, osobiste wyznanie autora. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję. Ja widzę, czyli czasowniki w pierwszej osobie. Liryka osobista. Zwrot autora do ojczyzny, a potem do Matki Boskiej. W inwokacji występuje opis przyrody i krajobrazów. Idealne miejsce soplicowskie. Cudowne, ponieważ Adamowi Mickiewiczowi źle jest na obczyźnie. Niedobrze się czuje w Paryżu. Tęskni za Litwą. Tworzy inwokację, wstęp do całego Pana Tadeusza. W Paryżu nie są emigranci mile widziani. Jest ponuro, ciemno, ciasno, tłoczno, ubogo. Bohaterowie są smutni, samotni, milczący. Musieli wyjechać Mickiewicz, Chopin, Słowacki, Krasiński. A na Litwie, dla kontrastu, jest kolorowo. Przypomnienie tamtych terenów, pomimo tego, że nie mogą do nich wrócić, powoduje na ich sercu ciepło. Niestety właśnie klęska powstania listopadowego i ich zmuszona obecność na emigracji pozwala im tylko tak widzieć ten świat, swoją ojczyznę, ogromną nostalgię, jako kraj radosny, jak pierwsze kochanie, jak pierwsza miłość, jako taki pełen przyrody, w którym wszystko jest idealne, idealnie dopracowane, ludzie się szanują, życie wyznacza rytm przyrody, jest pięknie, jest dobrze, jest cudownie, każdy o każdego dba. Tak Mickiewicz przedstawiał Litwę, tak Mickiewicz przedstawiał swoje ziemie, tak Mickiewicz wyrażał swój żal za ojczyzną, do której już nigdy nie powrócił. Pamiętajcie, Soplicowo to miejsce arkadyjskie, piękne, wyidealizowane, nie bez powodu. Tylko każdy z was, będąc na emigracji za granicą, chciałby widzieć taki świat, do którego nie może wrócić, który musiał opuścić i na pewno pisałby o nim w samych superlatywach, w samych wyróżnikach, z jak najlepszym chęcią oddania tego, że tęskni. Bo my na co dzień nie oceniamy tego, co mamy, dopóki tego nie utracimy. Tak jak ze zdrowiem w inwokacji. Ty jesteś jak zdrowy, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No i on właśnie stracił. Stracił kiedyś zdrowie, jako mały człowiek, wyzdrowiał, a teraz stracił ojczyznę i on ją docenia, ponieważ ją stracił. I tutaj jest ogromny żal poety do tego, że chciał być tam, a nie może być tam. I ta cała inwokacja jest wstępem. Wstępem do Pana Tadeusza, do pierwszej księgi, która nazywa się oczywiście Gospodarstwo. Utwór, moi drodzy, zaczyna się inwokacją wychwalającą Litwę, ojczyznę, Matkę Boską. Narrator tęskni za ojczyzną, wspomina ją i ma nadzieję na powrót do niej. Opisuje zalety tego terenu całego nadniemeńskiego, Niemen to rzeka, w którym osadzony jest soplicowski dworek. Dom jest niewielki, lecz otoczony dużym gospodarstwem,
i polami uprawnymi, co świadczy o bogactwie mieszkającej tam szlachty. Są tam brzozy, symbol polskości. Brama Soplicowa jest zawsze otwarta, chętna dla wszystkich gości. Księga rozpoczyna się przyjazdem pana do zamku. Zajeżdża bryczka i powiedziane jest pana Tadeuszu. Tak. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił na ganek. Przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same, szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę. No i tu od razu wiemy, że tak wygląda Soplicowo z zewnątrz. Jak wygląda? No właśnie, młody panicz zajeżdża, młodzieniec z radością wita Soplicowo, do którego powrócił po skończeniu nauki. Studiował, pobierał nauki w Wilnie, ogląda swoje pokoje, no widzi w nich, że jest wszystko tak samo, ale biega dalej po tym domu. Na ścianie rozpoznaje dawne obrazy, wiadomo, Kościuszko, Rejtan, Jasiński, Korsak i Tadeusz podbiega do zegara kurantowego, nakręca go, by usłyszeć melodię Mazurka Dąbrowskiego. Biega po domu i szuka swojego pokoju, ale nagle w jego pokoju dostrzega damskie rzeczy. Doniczki z kwiatami, bibeloty, kwiaty. Nie wygląda ten pokój jak jego pokój. Patrzy za okno, a tam ciągną się grządki, rabatki pełne kwiatów, kwiatuszków, roślinek. I widzi na ziemi drobne ślady stóp. Myśli, kto to może być. Po chwili dostrzega piękną dziewczynę w białej sukience. Wiemy, że to Zosia. Jej głowę otaczają złote loki, jest ubrana w charakterystyczny poranny strój. No a Zosia wypatruje kogoś w oddali i nuci piosenkę. Po chwili Zosia pojawia się w swoim pokoju i podbiega do lustra, ale dostrzega Tadeusza i ucieka do ogrodu. Tadeusz jest równie speszony sytuacją, ponieważ w swoim pokoju, który był kiedyś naprawdę jego, dostrzega jakąś obcą kobietę. Tymczasem w folwarku zauważono przybycie gościa i zajęto się jego końmi. Pełniący obowiązki pana domu podczas nieobecności sędziego Wojski wita Tadeusza i cieszy się z jego przyjazdu. Informuje, że krótko o tym, co dzieje się w Soplicowie i zapewnia młodzieńca, że sędzia na pewno go teraz ożeni. Idzie pod las i obserwuje kończącą się wraz z zachodem słońca pracę na polach. Domownicy i goście dworku wracają ze spaceru. No i sędzia, czyli najważniejszy w Soplicowie, wita czule swojego bratanka. Udaje się też na obchód gospodarstwa, by kontrolować pracę służących. Tymczasem woźny Protazy wynosi stoły do zamkowej sali na ucztę. Sędzia jest niezadowolony, ponieważ wiadomo, że jest spór o zamek i pyta Protazego, po co te stoły są wynoszone. Woźny przekonuje, że pokoje w Soplicowie są zbyt małe dla tak dużej liczby gości, ale można się domyślać, że ukrywa inne powody tej decyzji, ponieważ zamek to dziedzictwo rodziny Choreszków. Jego właściciel, stolnik, zginął w czasie krwawych zamieszków, a teraz spór w sądach granicznych toczy o niego sędzia z potomkiem Choreszków, czyli hrabią. No i dochodzi do uczty. W czasie kolacji Tadeusz spostrzega puste miejsce przy stole. Jest tak zafrapowany, że zapomina usługiwać damą, a rolą mężczyzny jest usługiwać damom, chodzić, podlewać im wina. Zastanawia się, kto w tym pustym miejscu powinien zasiąść. Obserwuje swojego stryja, który także czeka na spóźniającą się osobę. Młodzieniec nie rozmawia z siedzącymi nieopodal pięknymi kobietami, Anną i Różą, i nie usiłuje nic zrobić przy stole, tylko wypatruje ciągle tego pustego krzesła. Podkomorzy wstaje i przejmuje obowiązki Tadeusza i sam nalewa dziewczętom wina. Sędzia stwierdza, że młodzież zdobywa wiedzę w stolicy, a nie potrafi przestrzegać etykiety. I tutaj wygłasza swoją naukę o grzeczności. Nauka o grzeczności
która jest taka ważna dla sędziego, ponieważ on tutaj mówi, że no, Tadeusz powinien usługiwać kobietom i sędzia Soplica mówi tak. My na naukę młodzież do stolicy dajem i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki. Ale co dzień postrzegam, że młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory polskie jechał szlachcic młody. Ja sam lat 10 byłem dworskim wojewody. Ojca podkomorzego, mościwego pana, mówiąc podkomorzemu, ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił. Z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił. W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga. Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga. Jeśli im tyle na jego nie korzystał dworze, jak drudzy i wróciwszy do domu ziemię orze. Gdy inni, więcej godni wojewody względów, doszli potem najwyższych krajowych urzędów, przynajmniej tom skorzystał, że mi w moim domu nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu z uczciwości w grzeczności, a ja powiem śmiało. Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Niełatwa, bo nie na tym kończy się, jak nogą zręczność wierzgnąć z uśmiechem witać lada kogo. Bo taka grzeczność modna zda się mi się kupiecka, ale nie staropolska, ani też szlachecka. Grzeczność wszystkim się należy, lecz każdemu inna. Bo nie bez grzeczności i miłość dziecinna i wzgląd męża do żony przy ludziach i pana dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się mocno uczyć, ażeby nie zbłądzić i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli, u panów rozmowa, była to historia żyjąca krajowa. No i tutaj sędzia obejrzał porządkiem, bo choć zawsze płynnie mówił i z rozsądkiem, wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Można tu powiedzieć, że sędzia wygłasza tę mowę o grzeczności, ponieważ dziwi się, że Tadeusz nie usługuje gościom. Tadeusz zapomniał tego wszystkiego, ponieważ zajął się nie ani Anną, ani Różą, ani zabawianiem rozmowy gości, tylko czeka, kto przyjdzie. Czeka. No i razem z podkomorzym sędzia ubolewa, że wszyscy ludzie są teraz zachłysnięci modą francuską, panuje francuszczyzna, cieszą się, współczesna młodzież jej również ulega, ale teraz już mniej. Natomiast warto, by młodzież miała też inne wychowanie. No i do rozmowy wtrąca się obecny na kolacji rosyjski kapitan Ryków i zapewnia, że Rosja szykuje się na wojnę. Nagle otwierają się boczne drzwi i pojawia się piękna kobieta. Z księgi pierwszej jeszcze się dowiadujemy, co za kobieta, jednak my już wiemy, że jest to Telimena. Wszyscy ją witają serdecznie, Tadeusz jest zachwycony nową nieznajomą tą urodą tej kobiety, a Telimena siada, najpierw się przechadza przez wszystkie te wszystkie krzesła, robi to bardzo kokieteryjnie, zalotnie, zwraca na siebie uwagę wielu ludzi. Tadeusz jest zachwycony, Telimena ma w dłoni wachlarz, kładzie tak kokieteryjnie rękę na ramieniu Tadeusza, czyli wspiera się, tak jakby chciała przejść, ale też dać o sobie znać. No i przechodzi między rzędami krzeseł, aby usiąść na swoje miejsce. To wolne miejsce było dla niej. Sędzia przeprasza ją, że zaczęli ucztę bez niej, natomiast nie wiedział, że Telimena będzie na tę ucztę skora zejść. Ona nie je nic. Natomiast Tadeusz od tej pory jest wpatrzony w nią jak w obrazek. Po przeciwnej stronie stołu goście kontynuują swoje dysputy na temat sporu, kłótni asesora i rejenta o to, czy kusy, czy sokół jest szybszym hartem i który z nich pochwyci na polowaniu zająca. No i wszyscy jedzą. Tymczasem Tadeusz przypatruje się Telimenie, myśląc, że uwaga, to ta sama osoba, którą widział w ogrodzie. Oczywiście myli się, wiemy, że w ogrodzie widział Zosię, natomiast Tadeusz nie wie tego, bo zagrało mu uczucie, zagrało mu oczy, zagrało mu serce, był taki zaaferowany tym wszystkim.
Telimena bardzo zajmuje to Tadeusza rozmową po francusku, ale Tadeusz jest zakłopotany, ponieważ nie ma wiedzy. Nie zna się tak dobrze na książkach, na obrazkach, na muzyce, na malarstwie, na rzeźbie, a Telimena widzi to zmieszanie w jego oczach i schodzi na tematy łatwiejsze. A tematy łatwiejsze o takie związane z życiem wiejskim, żartuje i sprzecza się z nim. No i powstaje kłótnia. Znowu po drugiej stronie stołu wzmaga się kłótnia, toczy się spór rejenta z asesorem. Rejent twierdzi, że to jego pies kusy złapał zająca, natomiast asesor utrzymuje, że sokół jest szybszy. Przestraszeni krzykami Telimena i Tadeusz odsuwają się od siebie i asesor, widząc Telimenę, zwraca się do niej, wypowiadając złośliwe uwagi na temat jej wieku. Sytuacja ratuje podkomorzy, zapowiadając polowanie, ponieważ uważa, że tylko wtedy będzie można rozstrzygnąć ten ostateczny spór pomiędzy rejentem a asesorem o to, który z hartów jest szybszy. Poproszony o udział w polowaniu wojski odmawia, ponieważ uważa, że dawniej strzelano do dzików, niedźwiedzi, łosi i wilków, a zające pozostawiono dla płatnych sług i dworskich ciurów. Po skończonej kolacji goście się rozchodzą. Tadeusza zastanawiają słowa asesora odnośnie Telimeny i chce wypytać kogoś o Telimenę. Jednak nie może znaleźć Protazego ani wojskiego. Na dodatek proszą go, aby pełnił obowiązki gospodarza i prowadził młodzież do spania, na stodołę nasiano. Tak, w czasach staropolskich spanie nasianie było bardzo modne, zdrowe i miłe, więc Tadeusz w taki spoczynek na sianie się udaje. W Sopicowie panuje senna cisza, tylko sędzia jeszcze pracuje i obmyśla plan polowania oraz zabawy w domu. Po sprawdzeniu wszystkich rachunków prosi Protazego o pomoc przy zdejmowaniu szlacheckiego pasa. Woźny tłumaczy swoją decyzję o przeniesieniu kolacji do zamku. Twierdzi, że przyjmując tam gości, Soplica udowadnia, że zamek należy do niego. Przed snem Protazy wspomina dawne dzieje. Podczas gdy Soplicowo śpi na świecie, jest wciąż niespokojnie. Tajny kwestarz ksiądz Robak idzie obudzić sędziego, gdyż ma dla niego ważne nowiny. No i teraz jest pora na zamek. Zamek jest miejscem oddalonym około 2000 kroków od Soplicowa. Protazemu zależałoby pokazać, że zamek należy do Sopliców. I teraz księga druga. Zaczynamy. O 2000 kroków zamek stał za domem, okazały budową, poważny ogromem, dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu. W cząstce spadły dalekim krewnym pokądzieli, czyli po matce, przypominam, a resztę rozdzielono między wierzycieli. Zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie. Lecz hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, krewny Choreszków daleki, przyjechawszy z wojażu upodobał mury, tłumacząc, że gotyckie są architektury, choć sędzia z dokumentów przekonywał o tym, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem. Dość, że hrabia chciał zamku właśnie i sędziemu. Przyszła nagle taka chętka, nie wiadomo czemu. Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie znowu w ziemstwie i w guberskim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów ograniczonych, czyli zamek był, można powiedzieć, niczyj. Hrabia był dalekim krewnym stolnika Choreszki, ma pieniądze, zamek mu się podoba i dla niego odzyskanie to kaprys. Natomiast sędzia był właścicielem części majątku stolnika, przekazanej mu po śmierci gospodarza zamku. I teraz zastanowimy się, o co z tym zamkiem chodziło. Rankiem w Soplicowie śpiącego Tadeusza budzi ksiądz Robak. Wchodzi do stodoły. Pada taki powiew wiatru, Tadeusz jeszcze jest zmęczony poprzednią nocą, nie chce minioną nocą, nie chce się budzić, przeciąga się w tym sianie, jest mu dobrze, leży. Po wrażeniach z wczorajszej kolacji młodzieniec długo nie mógł zasnąć, ponieważ myślał o Telimenie, więc najdłużej jeszcze sobie śpił. Zaczynają się przygotowania do polowania, słychać trąby i szczekanie psów. Asesor z rejentem prowadzą swoje harty i zgodnie rozmawiają, gdyż tak nakazuje im honor. Bernardyn upomina Tadeusza za złe zachowanie, lecz nie chce do końca wytłumaczyć, o jakie zachowanie chodzi. Możemy się domyślać, że chodzi po prostu o to,
że on zamiast się zachować normalnie, to rozmawiał z Telimenem i zaniedbał swoich obowiązków. Sędzia widzi zająca i asesor z rejentem wraz ze swoimi psami rozpoczynają pogoń. Pojawia się spóźniony hrabia, rozmawia z pilnującym zamku kluczykiem Gerwazym, który oprowadza go po posiadłości Choreszków. Nie chce, by hrabia przyjął warunki rozejmu i odstąpił zamek Soplicom i ze wzruszeniem opowiada rodzinną historię o właścicielu zamku Stolniku, który miał piękną córkę Ewę, a w niej zakochany był odwiedzający Choreszków Jacek Soplica. Młodzieniec Jacek Soplica był awanturnikiem, lecz miał wysoką pozycję, moi drodzy, w lokalnej społeczności, więc Stolnik często w czasie sejmików gościł go w zamku. Jednak, gdy zdał sobie sprawę z uczucia Jacka, poczęstował go czarną polewką, o której wiemy, że w dziesiątej księdze wcale nie dostał. Natomiast to była plotka Gerwazego o czarnej polewce. Nie domyślał się, że Ewa również kochała Soplicę. Można powiedzieć, że Stolnik Choreszko wykorzystał Soplicę swoich planów. Do planów związanych z sejmikami, z podpisywaniem różnych umów, z różnych decyzji. A kiedy okazało się, że Stolnik potrzebował tylko i wyłącznie Jacka Soplicę do swoich interesów, odrzucił jego starania o rękę Ewy Choreszkówny. Jacek Soplica się bardzo zdenerwował. No i niestety, z zemsty za odrzucenie, Jacek zabił Stolnika w czasie napaści Moskali na zamek, o czym wiecie. I świadkiem tego wszystkiego był sługa Choreszki, Gerwazy Rembajmo. Gerwazy Rembajmo był z pochodzenia szlachcicem, służącym Stolnika Choreszki, sprawującym urząd klucznika. Osoba miała ta pęk kluczy do wszystkich pokoi w zamku, był w podeszłym wieku, wysoki, postawny mężczyzna o twarzy czerstwej, człowiek posępny, ponury, wierny, nieprzejednany, ponieważ był bardzo odważny, ale zaślepiony zemstą. Wszystko, co chciał zrobić w swoim życiu, podporządkować temu uczuciu, czyli powiedział, że nie spocznie, dopóki nie udaremni, nie zgładzi Soplicy. Żywi urazem do całej rodziny Sopliców, żałuje, że Stolnik nie ma syna, który pomściłby śmierć ojca. Obowiązek zemsty wziął więc na siebie i odtąd ściga wszystkich Sopliców. Nie może tylko znaleźć sposobu na sędziego, który teraz chce przejąć zamek Choreszków. Zachwycony opowiadaniem Gerwazego hrabia, hrabia o taki człowiek, dusza romantyczna, myśli sobie, kurczę, ja to się nasłuchałem takich opowieści w całej Europie, a tutaj taka sytuacja ma miejsce w Polsce. Świetne miejsce, świetny zamek. Szkoda, że tej sytuacji nie usłyszałem w nocy, gdyż nabrałaby ona mrocznego charakteru. Wątek zabójstwa. No, to bardzo ucieszyło hrabiego. Poczuł nagle, że płynie w nim krew Choreszku, więc postanawia zerwać układy z Soplicą i starać się o rodzinną posiadłość. Zamek, jak widzicie z fragmentu, był miejscem podupadłym, ponieważ od dawna w nim się nikt nie zajmował się, nie opiekował. Wymagał on remontu. No i żałuje też hrabia, że sędzia nie ma pięknej córki lub żony, gdyż mógłby ją uwielbiać i w ten sposób dodać tragiczności, romantyzmu całej poznanej historii. Czyli on myśli, że z takiego zamku, z takiego miejsca, gdzie wydarzyły się tragedie, można zrobić rzeczy romantyczne. Udaje się na polowanie, ale zatrzymuje się przy sadzie, w którym dostrzega zrywającą ogórki Zosię. No i wpada tam nagle ksiądz Robak i mówi: ogórków się zachciało, nie twoje, nie te progi na twoje nogi. Usłyszał od coś na kształt takiego od księdza Robaka, ponieważ wśród zieleni dziewczyna wyglądała pięknie, bardzo tajemniczo, urzeczony nią hrabia poleca towarzyszom zatrzymać konie, by nie zakłócić spokoju dziewczyny i jej nie spłoszyć. Ksiądz Robak kładzie kres obserwacji i karci hrabiego za niszczenie grządek. W tym czasie Zosia porzuca koszyk i z warzywami ucieka, biegnie do domu. Spokój przerywają wracające z polowania gości i zaczyna się śniadanie. Spór asesora z rejentem jest nadal nierozstrzygnięty, gdyż ścigany przez psy zając wbiegł na zagon z warzywami i sędzia powiedział: dosyć polowania, koniec. W drzwiach Tadeusz rozmawia szeptem z Telimeną i pyta ją
o więzi rodzinnej, jakie łączą go z sędzią. Dowiaduje się, że Telimena bardzo dobrze zna się z sędziego od lat i z racji ich zażyłości zostaje ona traktowana przez sędziego jako siostra, jako przyjaciółka domu i może tam dobrze, zgodnie cały czas przebywać. Ta wiadomość cieszy młodzieńca, asesor z rejentem rozmawiają o polowaniu, przytaczają poglądy hrabiego, który wychował się za granicą i hrabia twierdzi, że za granicą myśliwi mają lepiej w Rosji, ponieważ są poddani stosownym prawom i żali się też, że pod tym względem Rosja jest lepsza od organizacyjnie i bardziej od Polski ucywilizowana. No i w tę opowieść przysłuchuje się i popiera go Telimena. Telimena, osoba, która w dawnych latach przybywała w Petersburgu, mieszkała ni to w takiej części miasta miejskiej, ni to w takiej części miasta wiejskiej. Ona opowiada, że tam było jej dobrze. No i pewnego razu chciała sobie wyjść na ogród. Ilekroć chciała na tego ogród wyjść, to jej sąsiad hodował harty. Harty przychodziły do niej, przeszkadzały jej skutecznie, ponieważ mieszkała w sąsiedztwie hodowcy tych hartów, psy hałasowały, czym bardzo Telimenie przeszkadzały. Pewnego razu niestety zagryzły małego pieska, którego dostała od księcia Sukina i przybyły do Telimeny łowczy Kiryło Kozodusin. Oskarżył jej sąsiada, że poszczuł psami kotną łanię. Oskarżony zarzekał się, że harty zławiły psa, nie łanię, lecz Kozodusin zawołał policmajstra, który miał rozsądzić spór. Stróż prawa polecił właścicielowi hartów, by dla własnego dobra przyznał się do winy. Łowczy obiecał złagodzić wyrok, w rezultacie którego harty poszły na powrozy, a czynownik na 4 tygodnie do kozy. Można powiedzieć, że musiał złożyć taką krzywą przysięgę, że harty zagryzły łanie, co było dosyć dziwne, ale Telimena tą całą swoją opowieścią cieszyła się, że zrobiła z tego super anegdotę i słyszała, że sam cesarz śmiał się z tej historii. Sędzia kwituje, że i tak na Litwie jest najlepiej, ponieważ nikt się o zwierzę nie kłóci, gdyż jest jej pod dostatkiem. Dodaje też, że w ten sposób chłopi stają się coraz częściej zuchwali. Tymczasem Tadeusz i Telimena rozmawiają cicho ze sobą i coraz więcej zbliżają się do siebie. Sielankę przerywa Wojski, który z packą na muchy wpada między Tadeusza a Telimenę i mówi, że litewskie muchy są wielkie i grube i jak lecą, są w stanie przebić pajęczynę, są w stanie kilka dni się w tej pajęczynie kołysać, ponieważ te muchy są po prostu litewskie, inne i grubsze. W tym samym czasie zebrani uczestniczą w sporze asesora z rejentem, bo moi drodzy, on się wcale nie wyjaśnia. Obaj są bardzo wzburzeni i niemal dochodzi do bójki, lecz ksiądz Robak w porę ich rozdziela. Natomiast Wojski upomina, że kłótniami mogą tylko zrazić młodzież do polowania. Nudzona Telimena proponuje grzybobranie, pomysł podchwytuje sędzia i zapowiada konkurs. Kto znajdzie najładniejszego rydza, ten wybierze sobie towarzysza do stołu. Mężczyzna najpiękniejszą pannę, a kobieta najprzystojniejszego kawalera. Tak się kończy księga druga pana Tadeusza pod tytułem Zamek.